Cześć. Niestety nie mogę zdradzić mojego imienia. Ktoś mógłby mnie rozpoznać. Nie wstydzę się tego, co zrobiłem. Powiem więcej, jestem z siebie dumny. Ale myślę, że moi rodzice nie chcieliby, żebym o tym opowiadał. Dlatego nie zdradzę mojej tożsamości. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Trzy lata temu, kiedy miałem 14 lat, mój tata był współwłaścicielem myjni. Wszystko szło świetnie. Dobrze nam się powodziło. Mój brat i ja zaczęliśmy chodzić do prywatnych szkół, przeprowadziliśmy się. Do dobrych rzeczy łatwo jest się przyzwyczaić. Szybko przywykliśmy do nowego stylu życia, jakbyśmy żyli tak od zawsze. A potem pewnego dnia wszystko zaczęło się sypać. Policja zrobiła nalot na firmę mojego taty. Okazało się, że jego wspólnik używał myjni jako pralni pieniędzy. Dowiedzieliśmy się, że od lat był dealerem narkotyków. Policja aresztowała też mojego tatę, lecz wypuścili go, gdy zorientowali się, że nic nie wiedział o nielegalnym interesie. Samą myjnię skonfiskowano ze względu na wspólnika. Mój tata naprawdę załamał się przez tę sytuację. Nie mógł przeboleć, że go oszukano i był zamieszany w nielegalny interes. Niespodziewanie nasze życie wywróciło się do góry nogami. Po kilku miesiącach tata wziął się w garść i otworzył nową mynię w innej części miasta. Niestety sprawy nie potoczyły się po jego myśli. Po krótkim czasie musiał ją zamknąć. Zaciągnął w banku pożyczkę na nową inwestycję, lecz nie mógł jej spłacić i zbankrutował. Straciliśmy wszystko. To był dla naszej rodziny bardzo trudny okres. Chciałem jakoś pomóc, więc zatrudniłem się w restauracji kolegi mojego taty. Pracowałem tam po szkole, po raz pierwszy w życiu, zmywając naczynia. Nie była to najlepsza praca, ale cieszyłem się, że coś zarabiam. Pracowałem w nocy do zamknięcia restauracji, a rano, mimo zmęczenia, wstawałem do szkoły. Pracowałem sześć dni w tygodniu, jeden dzień miałem wolny. Kiedyś cały wolny czas spędzałem grając na komputerze, teraz wykorzystywałem go do odrabiania pracy domowej. Pewnego dnia przyjaciel powiedział mi, że do mojej ulubionej gry dodano nową mapę. Chciałem tylko rzucić na nią okiem. Kiedy tata wszedł do mojego pokoju, zobaczył, że gram na komputerze. Strasznie się zdenerwował. Twoja mama i ja całymi nocami próbujemy coś wymyślić. Prawie w ogóle nie śpimy, a ty grasz sobie w gry, jak gdyby nigdy nic, powiedział. Powiedział, że jestem samolubny. Coraz bardziej się nakręcał. Aż w końcu powiedział: Będziesz mógł grać ile chcesz, jak kupisz sobie własny komputer. I zabrał mi laptopa. To chyba była najgorsza noc w moim życiu. Płakałem w poduszkę przez wiele godzin, bo czułem, że to niesprawiedliwe, ale nagle przestałem. I powiedziałem, dość tego, nie użalaj się nad sobą, nie użalaj się nad sobą. Już prawie świtało. Obiecałem sobie, że nigdy więcej nie będę się nad sobą rozczulać. Postanowiłem zatem dotrzymać słowa. Po tej nieprzespanej nocy poszedłem do szkoły. Moja dziewczyna od razu zobaczyła, że coś jest nie tak. Opowiedziałem jej o mojej kłótni z tatą. Na początku się zmartwiła, jednak gdy dowiedziała się o mojej decyzji, była ze mnie dumna. Spojrzała na mnie i powiedziała, jesteś jedną z najzabawniejszych osób, jaką znam. Myślę, że możesz na tym zarobić. Mam pomysł. Mogę ci pomóc, jeśli spróbujesz. Po szkole nie poszedłem do pracy. Poszliśmy do domu mojej dziewczyny. Kilka godzin później siedziałem przed jej komputerem w masce koguta. Utworzyłem konto na Twitchu i zacząłem streamować. Grałem tak jak wszyscy, ale było coś, co mnie wyróżniało. Gdakałem w masce na twarzy. To moja dziewczyna wpadła na pomysł stworzenia pół człowieka pół koguta. Maska należała do jej brata. Gdakałem i opowiadałem kawały, wcielając się w koguta. Moja dziewczyna pękała ze śmiechu. Jej śmiech dodawał mi otuchy, więc szło mi lepiej niż bym oczekiwał. Czułem się jak w telewizji. Po dwóch godzinach miałem pięciuset widzów. A jakie dźwięki z siebie wydałem po otrzymaniu pierwszej wpłaty? To był idealny wieczór. Przepełniała mnie nadzieja. Dzięki mojej dziewczynie mogłem rzucić pracę w restauracji. Nie chcę umniejszać tej pracy. Jednak byłem pewien, że na Twitchu zarobię szybciej i więcej. Kilka dni później sytuacja wyglądała lepiej, niż bym się spodziewał. Moja widownia rosła. Jednak nikt nie wiedział, kim jestem, ponieważ używałem pseudonimu Big Bird i cały czas nosiłem maskę. Dla nich byłem wielkim, śmiesznym ptakiem. Ale obok mnie była piękna dziewczyna. Nie było jej widać w kadrze. Wszyscy tylko słyszeli jej śmiech. Nie powiedziałem rodzinie, że jestem na Twitchu. Chciałem powiedzieć mamie i bratu. Ale tak bardzo się bałem, że tata się dowie, że milczałem. Myśleli, że nadal pracuje w restauracji. Zastanawiałem się, czy mojemu tacie polepszy się nastrój, jeśli mu powiem, że można zarabiać grając w gry. Nie sądziłem, by to coś dało. Rodzice nie lubią, gdy ich dzieci grają w gry. Robią wszystko, co mogą, by je powstrzymać. Jestem tego pewien i rozumiem, dlaczego tak jest, ale myślę, że mój tata przesadzał z obwinianiem gier. Tamtego dnia wyładował się na grach, wykorzystując nasze problemy jako wymówkę. Pewnej nocy stało się coś ciekawego. Streamowałem tak jak zawsze, w masce. W pewnym momencie spojrzałem na okienko czatu na ekranie. Big Bird, chcesz otrzymać największą wpłatę życia za zdjęcie maski? Wiadomość pochodziła od jednego z moich najwierniejszych fanów, Ringo Stara. Każdego dnia dokonywał wpłaty. Zagdakałem! Największą wpłatę życia? Dopiero niedawno się wyklułem. Możesz mi jedynie oferować największą dotychczasową wpłatę, powiedziałem. Masz rację. Okej, okay, zróbmy tak. Jestem pewien, że nie tylko ja, lecz wszyscy twoi widzowie chcą zobaczyć Twoją twarz. Czy zdejmiesz maskę, jeśli każdy dokona największej wpłaty, jakiej może? odpowiedział. Na chwilę zamarłem. Spojrzałem na moją dziewczynę. Potrząsnęła głową, bym tego nie robił. Wiedziałem, że jeśli się zgodzę, nie będzie odwrotu, ale to była transmisja na żywo. Po zdjęciu maski mogłem po prostu przestać streamować. Chciałem ukryć moją tożsamość tylko przed tatą, a nie przed innymi. Mój tata kompletnie nie zna się na technologii. Twitch to dla niego jakiś kosmos. Nie było opcji, że dowie się, co tam robiłem. Wziąłem głęboki oddech i powiedziałem. Cóż, sprawdźmy, jakie będą wpłaty. Udowodnijcie, że naprawdę chcecie zobaczyć moją twarz. Jeśli mnie przekonacie, to na chwilę stanę się człowiekiem. Wpłaty zaczęły zalewać moje konto zaraz po tym, jak to powiedziałem. Moja dziewczyna wyszła, trzaskając drzwiami. Nie ruszyło mnie to, bo byłem oszołomiony liczbą wpłat. Napływały bez przerwy. Odczekałem chwilę po tym, jak powiadomienia ucichły. Nie widziałem widzów, ale byłem pewien, że wstrzymują oddech. Zagdakałem w podziękowaniu. Okej, okay, przekonaliście mnie. Zdejmę maskę na 20 sekund. A potem się wyloguję. A jutro wrócę tu jako Big Bird, powiedziałem. Odczekałem chwilę. Zdjąłem maskę koguta i spojrzałem w kamerę. Pokazałem im całą twarz. Mrugnąłem, a potem się wylogowałem. Czułem się naprawdę dziwnie. Spojrzałem na sumę, jaką otrzymałem. To było jak sen. Wtedy moja dziewczyna wpadła do pokoju. Mówiłam, żebyś tego nie robił. Nie ma już tajemnicy. Po co teraz mieliby cię oglądać? Krzyczała. Powiedziałem jej, że zgodziłem się na maskę nie po to, by być tajemniczy, ale po to, by nie dowiedział się o mnie tata. Spójrz na te pieniądze. Nie sądzisz, że było warto? Zapytałem, przytulając ją. Spojrzała na mnie, mówiąc: Obyś nie pożałował. Następnego dnia po szkole poszedłem prosto do domu. Tata uśmiechnął się na mój widok. Masz dziś wolne? Twój brat poszedł z mamą do dentysty. Chodź, napijemy się kawy i pogadamy powiedział, wchodząc do kuchni. Gdy wychodził z kuchni, zobaczył pieniądze na stoliku Jo nie miał zapytałem czy tyle wystarczy, by spłacić pożyczkę? Tata nadal był w szoku Nie wiem, chyba tak ale skąd one się tu wzięły? Czyje to pieniądze zapytał Twoje powiedziałem dumnie proszę, nie pytaj, jak je zdobyłem mogę tylko powiedzieć, że zarobiłem je legalnie. Usiadł koło mnie i mnie objął. Zarobiłeś się w sieci, tak? Ups, przepraszam, nie w sieci. Powinienem powiedzieć, na grach. Wiem, że już nie pracujesz w restauracji, Big Bert, powiedział. Uśmiechnął się tak szeroko, że widziałem wszystkie jego zęby. Okazało się, że pewnego dnia zadzwonił do niego ojciec mojej dziewczyny. Dzieciaki nie robią nic złego, ale moja córka mówiła, że nie masz o tym pojęcia. Pomyślałem, że powinieneś o tym wiedzieć. Ale nie denerwuj się, powinieneś być dumny z syna. Świetnie mu idzie, powiedział. Wtedy tata zaczął mnie oglądać. Byłem zaskoczony, bo powtórzył ulubione żarty z moich streamów. Nie sądziłem, że spodoba mu się moje poczucie humoru. Dzień wcześniej zasnął podczas oglądania. Nie wiedział więc, że zdjąłem maskę i otrzymałem te wszystkie wpłaty. To go bardzo poruszyło. Dali ci tyle, by zobaczyć twoją twarz? A ty oddajesz to wszystko mnie? Zapytał. Tak, dawałem mu całą sumę. Byłem dumny, że zarobiłem tyle pieniędzy i mogłem mu pomóc spłacić pożyczkę. Następnego wieczora miałem zrobić ostatni stream z pokoju mojej dziewczyny. A to dlatego, że tata zgodził się, żebym zaczął robić je z domu. Jednak czekała mnie niespodzianka. Mimo, że miałem na sobie maskę i opowiadałem rewelacyjne żarty, oglądało mnie mniej niż stu widzów. Tak, wszyscy wiedzieli, jak wyglądam, więc nie było już żadnej tajemnicy. Nawet Ringo Star, który zapoczątkował wpłaty, aby zobaczyć moją twarz, wpadł tylko na chwilę. Potem zakładałem maski innych zwierząt i wymyślałem różne postaci. Ale nic nie działało. Straciłem wszystkich kibiców, więc wkrótce przestałem streamować. Jednak byłem tak zadowolony z tego, co osiągnąłem dzięki mojej krótkiej sławie, że miałem to gdzieś. Poza tym ostatnio nie mam czasu, bo spędzam wieczory z tatą w kafejce internetowej, którą razem otworzyliśmy. Hejka! Jestem Bożena. Rodzice wyrzekli się mnie z powodu mojego kanału na YouTubie. Powiedzieli mi, nie jesteś już naszą córką, więc nie możesz z nami mieszkać. Po prostu wyrzucili mnie z domu. Jak do tego doszło? Czym sobie na to zasłużyłam? A powiem wszystko po kolei. Zacznę od tego, że moi rodzice są super dziwni. Nie przesadzam. Oto kilka przykładów ich zachowań. Kuchnie zamykali o 20. Dosłownie zamykali, tak jak sklep. Równo o 20:00 tata zamykał drzwi i zabierał ze sobą klucz. Chwilę wcześniej mama ogłaszała: "Jeśli ktoś potrzebuje wody, to ma 5 minut, żeby ją sobie nalać". Działo się tak codziennie, więc myślałam, że to normalne. Pewnego razu nocowałam u koleżanki. Przed pójściem spać powiedziała: Mama zostawiła nam mleko i ciastka, chodźmy do kuchni. Byłam w szoku i naiwnie zapytałam, wasza kuchnia jest jeszcze otwarta? Nie gram w gry wideo, więc kolejna zasada była skierowana głównie do mojego brata Krystiana. Nie wolno mu było grać w pokemony. Wiecie czemu? Nasi rodzice są bardzo religijni, a tata gdzieś przeczytał, że pokemony ewoluują. Jego religia nie uznaje ewolucji. Pomyślał, że ewolucja Pokemonów przekonuje do teorii ewolucji, więc bratu nie wolno było w nie grać. A ze względu na przekonania mamy, nie wolno nam było oglądać ani czytać Harry'ego Pottera. Według niej promowałem magię. A skoro praktyki magiczne uznaje się za grzech, musieliśmy zapomnieć o Harrym Potterze. To tylko dwie z wielu rzeczy, których nie wolno nam było. Posłuchajcie o idiotycznych karach, które nam dawali, a przekonacie się, że naprawdę są dziwni. Pewnego razu brat zapomniał spuścić wody w toalecie. Mama wezwała go do siebie, gdy to odkryła. Będziesz tu stał i patrzył na swoją kupę, powiedziała. I przychodziła sprawdzić, czy na pewno patrzy. Mój brat musiał się w nią wpatrywać przez 40 minut. W końcu mama zawołała z kuchni. Spuść ją. Tak zrobił. Tego samego dnia po południu Krystian wyznał mi Teraz wszędzie widzę kupę. Wtedy się z tego śmiałam, ale patrząc wstecz, <laughs> sądzę, że to przykre. A teraz posłuchajcie o jednej z kar mojego taty. Za każdym razem, kiedy dostałam złą ocenę, kazał mi dzwonić do naszych krewnych i im o tym opowiadać, a sam stał przy mnie i słuchał. Dzwonił na przykład do mojej babci i podawał mi telefon. Mówiłam, o jaki przedmiot chodzi i jaką ocenę dostałam, a on na to przeproś babcie za przynoszenie wstydu rodzinie. Więc przepraszałam. Dla babci słuchanie tego było bardziej uwłaczające niż dla mnie. Oprócz dziwnych kar, mieliśmy też kary surowe. Normalni rodzice mówią dzieciom: Nie wyjdziesz dzisiaj ze swojego pokoju. A u nas mówiono: Nie zejdziesz dziś z jabłonki. Dobrze słyszeliście. Musieliśmy wspinać się na drzewo i siedzieć tam wiele godzin. Mieliśmy jabłonkę na podwórku. To właśnie na nią musieliśmy się wspinać. Trafialiśmy tam na przykład za przeklinanie. Liczba godzin spędzonych na drzewie zależała od przekleństwa. A wiecie, co jest najsmutniejsze? Dorastając w takim domu, myślisz, że to normalne. Myślisz, że takie rzeczy dzieją się w każdym domu. Kiedy miałam 13 czy 14 lat, zaczęłam poznawać życie moich przyjaciół i zdałam sobie sprawę, że moje nie jest normalne. Ta wiedza miała trudne konsekwencje zarówno dla mnie, jak i dla rodziców. Przestałam ich słuchać. Więc cały czas się kłóciliśmy. Myśleli, że się stawiam, bo stałam się nastolatką, a ja ciągle im mówiłam, że nie są normalni i że potrzebują terapii. Czułam się jak wulkan, który zaraz wybuchnie. To było nieuniknione. Musiałam dać upust lawie, która się we mnie zbierała. W przeciwnym wypadku to by mnie zżarło. W tamtym okresie zdałam sobie sprawę, że mówienie o tym działa jak terapia. Po rozmowach z przyjaciółmi było mi lepiej, ale o niektórych rzeczach nie mogłam im powiedzieć. Przeżyłam tak okropne rzeczy, że bałam się, że będą na mnie krzywo patrzeć, nawet jeśli nie były one moją winą. Rozwiązanie miałam tuż przed nosem. Zdecydowałam się założyć kanał na YouTubie. Postanowiłam nie pokazywać twarzy ani nikomu o tym nie mówić, nawet bratu. W ten sposób mogłam o wszystkim opowiadać anonimowo. Jak myślicie? Jak nakręciłam pierwszy filmik? Siedząc na jabłonce. Ustawiłam kamerę w telefonie w ten sposób, by pokazywała tylko jabłka. Wcisnęłam nagrywaj i zaczęłam mówić o tym, jaką rolę jabłonka pełni w moim życiu. Wyrzuciłam z siebie wszystko. To dziwne, ale nie płakałam, po prostu mówiłam. A potem wrzuciłam ten półtora godzinny film na YouTube'a i nazwałam go Dziewczyna na drzewie. Tamtej nocy poczułam się zrelaksowana i spałam jak dziecko. Drzemiący we mnie wulkan znalazł ujście. Po dziesięciu dniach liczba wyświetleń tego filmu zaczęła rosnąć. Dokładnie pamiętam pierwszy komentarz. Naprawdę tego doświadczyłaś, czy wszystko zmyślasz? Po kilku godzinach dostałam drugi komentarz o treści. Pokaż twarz! Dodawałam po dwa filmy tygodniowo. Miałam ponad tysiąc subskrybentów. Siedem filmów, które znajdowały się na moim kanale, miało razem dziewięć tysięcy wyświetleń. Moje emocjonalne rany zaczęły się zabliźniać, kiedy stało się coś niespodziewanego. Mój brat natrafił na mój kanał przez przypadek. Od razu do mnie napisał, a ja jechałam wtedy do domu przyjaciółki, by pracować nad zadaniem szkolnym. Nie widziałam więc wiadomości. Krystian marzył, by zostać youtuberem, więc myślał, że założyłam kanał z tego samego powodu. Był szczęśliwy, kiedy zobaczył, ile mam wyświetleń i subskrybentów. Był ze mnie dumny i od razu poszedł pochwalić się mamie. Kiedy wróciłam do domu, rodzice byli wściekli. Do Krystiana dotarło, co zrobił, ale było już za późno. Mama powtarzała: Jak śmiesz opowiadać w sieci o naszym prywatnym życiu? A tata powiedział: Nie spodziewałem się tego po tobie. Daliśmy ci wszystko, a ty wbiłaś nam nóż w plecy. Ale ja nie zdradziłam naszej tożsamości. Opowiadałam sytuację z mojej perspektywy, bez mówienia niczego złego o mamie ani tacie. Po prostu opisywałam to, co się stało, a skoro były to moje doświadczenia, to miałam prawo o nich mówić. Odesłali mnie do pokoju. Słyszałam ich gwałtowną rozmowę. Nie chciałam jednak wiedzieć, co mówili, więc nie słuchałam. Minęły trzy godziny. Szykowałam się do łóżka, kiedy mama zawołała mnie na dół. A tata powiedział: Nie ma mowy, byśmy ci wybaczyli. Ciężko pracowaliśmy na Twoje wychowanie, a ty nam tak się odpłaciłaś. Żadna kara nie naprawi tego, co zrobiłaś. Więc razem z mamą podjęliśmy trudną decyzję. Wyrzekamy się Ciebie! Po tym wszystkim nie możemy nazwać cię córką. Wyżekacie? Byłam w szoku. Nadal słuchałam, ale czułam się jak we śnie. Spojrzałam na mamę. Płakała i wpatrywała się w podłogę. Chciałam, aby coś powiedziała, więc zapytałam: "Mamo?" Ale nie spojrzała na mnie. Potrząsnęła tylko głową. Wiedziałam, że są uparci i że nie ma sensu się z nimi kłócić. Mój tata nigdy nie zmienił zdania na żaden temat. Nie zasługiwałam na to, lecz nie mogłam nic zrobić. Chciało mi się płakać, ale się powstrzymałam. Nie chciałam, żeby zobaczyli moją słabość. Więc co teraz? zapytałam. Skoro się mnie wyrzekacie, to chyba nie chcecie, bym mieszkała w tym domu? Tata mhm. przytaknął. Dajemy ci tydzień na znalezienie sobie nowego domu. Rozumiałam ich rozczarowanie, ale czy ich reakcja nie była przesadzona? Wyrzekli się mnie. I wyrzucili z domu. Mieli tylko dwójkę dzieci, ale ta strata ich nie ruszyła. Czy byłam zaskoczona? Głównym problemem rodziców był ich brak współczucia wobec nas. Już wam mówiłam, jak nas karali za małe przewinienia, czyli przesadzanie w takich okolicznościach było dla nich normą. A teraz wyrzucili mnie z domu i musiałam gdzieś zamieszkać. Jako uczennica nie miałam zbyt wielu opcji. Poszłam więc oczywiście do babci. Moi rodzice spodziewali się pewnie, że tam trafię. Choć mój tata jest ukochanym synem babci, ona cały czas go krytykuje. Kiedy dowiedziała się, co zaszło, od razu wezwała go do siebie. Bożena jest tylko dzieckiem! Jak możesz wyrzucić ją z domu? Od teraz będzie mieszkać u mnie. Ja też się ciebie wyrzekam. Możesz wyrzucić też Krystiana, zajmę się obojgiem. Mój tata słuchał bez słowa, a potem po prostu wyszedł. Od pięciu miesięcy mieszkam z babcią. Teraz żałuję, że nie wyrzucili mnie wcześniej, bo czuję się tutaj świetnie. Krystian często u nas nocuje. Mówi, że mama cały czas płacze, bo za mną tęskni. W przeciwieństwie do niej umiem wybaczać. Poszłabym ją odwiedzić, gdyby tylko zadzwoniła, lecz nie sądzę, bym kiedyś jeszcze wróciła do rodziców. Było mi przykro, że musiałam usunąć mój kanał, ale potem przestało mi zależeć. Ponieważ spełnił już swoje zadanie. Pomógł mi się podzielić tym, co we mnie się działo. Prawda? Cześć, mam na imię Natalia. Cierpię na rzadkie schorzenie genetyczne. Jak o nim usłyszycie, może mi pozazdrościcie. Może też byście tak chcieli żyć. Ale jak usłyszycie całą historię, na pewno wam to przejdzie. Ponieważ dożycie do mojego wieku z tą przypadłością, jest wyjątkiem od reguły. Oficjalna nazwa mojego schorzenia brzmi wrodzona obojętność na ból. Oznacza to, że nie czuję bólu. Nigdy nic mnie nie boli. Jeśli ktoś, na przykład, nadepnie mi na stopę, to nic nie poczuje. Nie zapoli mnie, jeśli wbijesz mi igłę w ramię. Nigdy nie boli mnie głowa. Nie boli mnie, gdy skaleczę się w palec podczas krojenia jedzenia. Pewnie brzmi to dla was jak jakaś supermos, ale uwierzcie, to nic z tych rzeczy. Ból jest nam potrzebny do życia. Opowiem Wam, co przydarzyło mi się w zeszłym roku. Pewnego wieczoru wyszłam spod prysznica. Kiedy suszyłam włosy, zauważyłam, że moja skóra jest cała czerwona. Okazało się, że myłam się w zbyt gorącej wodzie. Nie wiedziałam o tym, bo nie czułam bólu. Nabawiłam się poparzeń drugiego stopnia na plecach, rękach i szyi. Następnego dnia pojawiły się pęcherze. Gdybym czuła ból, wiedziałabym, że woda jest za gorąca i bym się nie poparzyła. Jak widzicie, ból tak naprawdę nas chroni. Bez niego stajemy się bezbronni. To trochę wstydliwe, ale opowiem wam coś ciekawego. Nie czuję, kiedy powinna iść siusiu, więc chodzę do łazienki codziennie o tych samych porach. Moje ciało już się przyzwyczaiło. Muszę to robić, bo nie czuję, kiedy mój pęcherz jest na skraju wytrzymania. Zaczynam coś czuć, gdy zaczynam popuszczać. Ustawiam więc przypomnienia, dzięki którym pamiętam o łazience. Wiem, że to trochę obrzydliwe, ale chcę, byście dobrze zrozumieli, przez co przechodzę. Czy myślicie, że czuję głód? Skoro nie czuję, kiedy chce mi się Siusiu? Na szczęście tak. Głód kontrolowany jest w ciele przez inny mechanizm. Czuję, kiedy jestem głodna, a podczas jedzenia, że już się najadłam. Bardzo się cieszę, że odczuwam uczucie pełności. W przeciwnym wypadku jadłabym cały czas i bym przytyła. W przyszłości mogę mieć problem podczas porodu. Kobiety wiedzą, że zaraz zaczną rodzić ze względu na odczuwany ból, ale ludzie tacy jak ja, jak się pewnie domyślacie, tego nie czują. To też może wydawać się Wam kuszące. Czego chcieć więcej? Możesz rodzić bez bólu, powiecie. Jednak matka musi przeć, by wydać dziecko na świat. A jeśli podczas porodu nie czujesz skurczy, to nie wiesz kiedy przeć. Prawdopodobnie nie będę więc w stanie rodzić naturalnie. Będę musiała mieć cesarskie cięcie. To jednak przyszłość. Chcę Wam opowiedzieć więcej o tym, z czym zmagam się teraz. Czy wiecie, co jest moim najczęstszym problemem? Gryzienie się w policzek podczas jedzenia. Nie robicie tego tak często jak ja? Bo z doświadczenia wiecie, że zaboli. A ja nigdy nie czułam bólu, więc nie mam tego doświadczenia. Dlatego podczas jedzenia często gryzę się w policzek lub język. Czasem mam usta pełne krwi. Wtedy przestaję jeść i idę przemyć buzię. Właśnie w ten sposób mnie zdiagnozowano. Kiedy wyrosły mi pierwsze zęby, zaczęłam gryźć język. Ciągle się w niego gryzłam, więc zawsze miałam w ustach pełno krwi. Mama powiedziała o tym lekarzowi, a on stwierdził, że to nie jest normalne. Na początku nikt nie wiedział, co mi dolega, bo to bardzo rzadka przypadłość. Potem wykonano różne badania. Lekarze rozwiązali zagadkę, gdy zorientowali się, że nie czuję bólu. Mama powtarza, że najtrudniej jej było, gdy byłam malutka. Przykładowo, kładła mnie na drzemkę, a ja później budziłam się z niej z fioletowymi oczami. Okazało się, że za mocno wciskałam w nie niepiąski podczas pocierania. Dzisiaj też mam wiele problemów, ale przynajmniej nie są one zmartwieniem rodziców. W szkole podstawowej miałam mnóstwo przygód. W tym wieku jest się za małym, by o siebie dbać. Bardzo chciałam jeździć na rolkach. Błagałam mamę, ale oczywiście nie kupiłam mi rolek. Pewnego dnia pożyczyłam je więc od przyjaciółki. Po powrocie do domu moje lewe ramię dziwnie nisko zwisało. Upadłam na nie podczas jazdy na rolkach. Nie poczułam bólu, więc nie wiedziałam o złamaniu. Jeździłam bez trosko na rolkach, jakby nic się nie stało. I przewróciłam się drugi raz. O ile dobrze pamiętam, złamałam rękę w sześciu miejscach. U dzieci złamane kości zrastają się zazwyczaj w miesiąc, ale ja musiałam nosić gips przez cztery miesiące. W tym samym czasie stała się kolejna dziwna rzecz: ciągle miałam na ciele siniaki. Nosiłam też bandaże na rękach, nogach, a nawet na głowie. Zauważyła to jedna z sąsiadek. Przez jakiś czas mnie obserwowała. Pomyślała, że ktoś mnie bije w domu, skoro mam tyle siniaków więc zadzwoniła na policję przyszło do nas dwóch pracowników socjalnych rodzice pokazali dokumentację lekarską i wszystko skończyło się dobrze to trochę smutne mimo to śmiejemy się gdy to wspominamy powiedziałam wam o wszystkich wadach a czy są jakieś zalety nieodczuwania bólu możliwe ale nie sprawdzałam pamiętacie ten czas kiedy na youtube modne było jedzenie najostrzejszej papryczki na świecie Tamte filmy miały miliony wyświetleń. Ludzie zarobili w ten sposób mnóstwo pieniędzy. Gdybym chciała, mogłabym zjeść najostrzejszą papryczkę na świecie. Mogłabym wystąpić gościnnie na czyimś kanale, nie wspominając o moim schorzeniu. Mogłabym nawet założyć swój własny kanał, gdybym zdobyła popularność jako gość. Zarobiłabym mnóstwo pieniędzy. Nie no, żartuję. Nie dajcie się zwieść temu wideo. Nie lubię stać przed kamerą. A poza tym nie chcę zarabiać na czymś, co naprawdę utrudnia mi życie. Czytałam gdzieś, że jakiś mężczyzna z Indii żyje ze swojego schorzenia. Występuje na ulicy, wbija sobie pręty w ciało, podzi po ogniu i pozwala, by samochody przejeżdżały mu po stopach. To bardzo ryzykowne nawet jeśli nie czuje bólu, łatwo może zrobić sobie krzywdę. Ludzie tacy jak ja i tak ryzykują. Po co więc robić te niebezpieczne sztuczki? Niestety, ludzie z moim schorzeniem. Żyją krótko. Dużo wam już opowiedziałam, więc teraz rozumiecie dlaczego. W każdej chwili może mi się coś przydarzyć na przykład zawał. Zawał zwiastują pewne objawy. Jeśli czujesz ból w klatce piersiowej, wiesz, że musisz natychmiast jechać do szpitala, żeby lekarze mogli zainterweniować, zanim dostaniesz ataku serca. U mnie to niemożliwe. Nie czułabym bólu w klatce, więc o zawale dowiedziałabym się, gdyby się zaczął. Natomiast z jednej rzeczy jestem zadowolona: Nie cierpię z powodu bólów menstruacyjnych. Moja mama ma okropne skurcze menstruacyjne. Zaczynają się długo przed okresem i trwają kilka dobrych dni. Gdybym czuła ból, pewnie cierpiałabym jak moja mama. Na szczęście nie muszę się tym martwić. Kolejną zaletą jest to, że nigdy mnie nic nie swędzi. Niektórzy ludzie z tym schorzeniem również tak mają. Jestem jedną z nich. Jeszcze nigdy nie musiałam się podrapać. Nieważne ile komarów mnie pogryzie, mnie to nie swędzi. Nawet jeśli ugryzienie puchnie lub czerwienieje, nie mam potrzeby się drapać. To zabawne, bo komary mnie uwielbiają. Gdy w pokoju znajduje się 10 osób, gryzą tylko mnie. Gdybym czuła swędzenie, byłoby to uciążliwe. Chyba w ten sposób nadrabiam sobie negatywne aspekty choroby. Im więcej zalet wymieniam, tym więcej mi się ich przypomina. Na przykład nie pocę się, nawet jak jest gorąco. A co to ma wspólnego z bólem, zapytacie. Macie rację. Jednak osoby z tą przypadłością po prostu się nie pocą. Nie muszę się więc zastanawiać, czy brzydko pachnę. Nigdy w życiu nie kupiłam dezodorantu. Mój lekarz od lat zajmuje się moim schorzeniem. Kiedyś powiedział: Jedyny ból, który poczujesz, to ból złamanego serca. Ale jeszcze nigdy się nie zakochałam. Wiem, że to głupie, ale może by się zakochać, a potem zostać porzuconą, żebym mogła doświadczyć bólu złamanego serca, o którym mówił lekarz? Czytałam w internecie, że złamane serce sprawia niemal fizyczny ból. To moja jedyna szansa na doświadczenie bólu. Kto wie, może w końcu go doświadczy. Na koniec muszę o czymś wspomnieć. Czy istnieje lek na to schorzenie? Niestety nie. Ale znane są powody i okoliczności, w których występuje, więc być może da się znaleźć na nie lek. Bardzo niewielu ludzi cierpi na tę przypadłość. Dokładna liczba nie jest znana, ale szacuje się, że wynosi mniej niż 500. Dla firm farmaceutycznych mniejsza liczba przypadków to mniej pieniędzy więc nikt nie inwestuje w pracę nad lekarstwem. Wiecie, że leki na różne schorzenia znajduje się podczas badań naukowych. A badania od gotowego leku dzielą długie lata. Może w przyszłości coś się zmieni, ale na razie leku nie ma. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Teraz znacie już całą historię. Powiedzcie, chcielibyście być na moim miejscu? Napiszcie swoją opinię w komentarzu. Subskrybujcie ten kanał, by poznać wciągające historie innych ludzi. Jeśli masz ciekawą historię, wyślij ją do nas mailem. Adres znajdziesz w opisie pod filmem. Na razie.